Witajcie. Trochę mnie nie było, bo trochę mi się w życiu pozmieniało. Pozmieniały mi się warunki mieszkaniowe, co pewnie zauważyliście po zmianie dekoracji, a dokładnie ściany z tyłu. A nawet, jak widać, mamy na tej ścianie taki ciekawy efekt świetlny. Choć myślałem, że będzie to z lepszą pompą, ale mniejsza o to. W każdym razie, no, dzisiaj taki materiał bardziej blogowy. Chciałbym pogadać chwilę o tym, co tu się pozmieniało i dlaczego, no, przez taki czas mnie nie było. Bo oczywiście na styczeń zaplanowałem jakieś 7 filmów, a jak widać udało się zrealizować póki co 2, z czego ten nie był planowany w ogóle. Ale no, nie wchodząc w żadne głębsze szczegóły, z przyczyn rodzinnych musiałem się przeprowadzić. I w związku z tym no, zajęło to praktycznie wszystkie moje dni wolne, jakie tylko miałem, bo oczywiście pracodawca nie chciał mi dać dodatkowego urlopu. Choć i tak musiałem wykorzystać jeden urlop na żądanie, bo osoba przewożąca moje meble miała czas tylko od tego danego dnia i nie mogłem czekać, kiedy będzie miała czas ponownie. Więc to wszystko zapakować, przewieźć, rozpakować, urządzić się w nowym miejscu, wezwać montera do podłączenia internetu, poustawiać wszystko. No, trochę się zeszło. W końcu mam czas nagrać cokolwiek, no ale tego czasu też mam niewiele, więc nagrywam no, w zasadzie cokolwiek. Bo już po prostu tęsknię do tego, żeby jakkolwiek do was pogadać. A do tego, to mieszkanie to już nie jest kawalerka i nie mieszkam tutaj tylko ja. I choć mogę się zamknąć w swojej samotni i nagrywać, no to jednak inni domownicy jednak chcą, abym im poświęcił trochę czasu, więc nie siedzę zamknięty tutaj cały dzień. A że jestem dobry w klocki, że tak powiem, budowlano-remontowe, no to jeszcze składałem meble. Jeszcze będę wieszał karnisze za dzień, dwa pewnie. Ale na pewno w tym tygodniu jeszcze coś dla was nagram. Zwłaszcza, że wypadałoby zapowiedzieć niedzielny odcinek na stacji Ateizm, gdzie wreszcie będę mógł wystąpić w tym miesiącu. Mam nadzieję, że w lutym będą to już ze 2 występy. W ogóle obawiałem się o akustykę tego pomieszczenia, bo tu są dość gołe ściany i myślałem, że będzie echo, ale jak tak teraz przesłuchuję surówkę audio jeszcze przed zmontowaniem, przed tak zwanym masteringiem dźwięku, no to nie jest źle. Nawet praktycznie tego echa nie słychać, przynajmniej w mikrofonie, bo ja, że tak powiem, w uszach słyszę podczas kiedy mówię. Będę musiał się do tego przyzwyczaić, że już nie mam tych zasłonek za sobą, więc trochę inaczej się pomieszczenie, że tak powiem, zachowuje. A wypadałoby, żebym przyzwyczaił się szybko i rozkręcił się z tym nagrywaniem, bo tak jak powiedziałem na wstępie, no mam dużo w planach i chciałbym, jeżeli w styczniu nie dam rady, co raczej będzie faktem, no to przynajmniej w lutym to nagrać. Już w trakcie czytania książki Lud Dukaja wspominałem w jakimś materiale, że będzie To nie jest BookTube z tej powieści i no będzie. A już przeczytałem gdzieś w okolicach końca listopada, a właśnie chciałem nagrać tuż po tym, jak przeczytam. Na kupce wstydu jest też materiał o zdrowym żywieniu, a właściwie 2 materiały. Mam też intro nagrane jeszcze przed operacją do odcinka z Harry'ego Pottera, a od tejże operacji minęły już 3 miesiące, więc pewnie to intro nagram raz jeszcze. No bo po prostu graficznie podoba mi się bardziej to, co w tej chwili prezentuje moja, że tak powiem, lokacja studio. Chcę się też odnieść do odcinka na kanale kolega Ignacy, który tam parę głupot naopowiadał i trzeba by to było wyprostować. Chcę się odnieść do kanału Kosmiczne Opowieści, nie wiem czy w jednym filmie, czy w kilku, no bo tam też jest sporo treści, które chciałbym skomentować. Oglądałem sobie też niedawno kilka archiwalnych odcinków stacji i mam pewne przemyślenia. Temat duszy, który był tydzień temu w niedzielę, też jest bardzo ciekawy i też mam na ten temat parę słów. I jak wspomniałem, jest też 3 miesiące po operacji,
a na czas 3 miesięcy po operacji był wyznaczony ten magiczny moment, kiedy już wreszcie wszystko mi się w tym oku zagoi, będę mógł sobie dobrać okulary, co też się stało. Czekam na odbiór, bo już mam receptę przedstawioną optykowi. We wtorek będę miał nowe szkła. No i prawdopodobnie będę mógł wtedy bez problemu nagrać w końcu tego audiobooka, który jest też tak długo wyczekiwany, bo nie byłem w stanie czytać tekstu z ekranu w swobodny sposób, komfortowy, a w tych nowych okularach raczej będę w stanie, więc bardzo się cieszę i z tego powodu, ale to tylko oznacza, że jest jeszcze więcej roboty, a z jeszcze innej beczki to właśnie piszę kolejną książkę, więc no, dzieje się. Doba ma nadal tylko 24 godziny, więc siłą rzeczy tych dób będzie trzeba wykorzystać więcej. No dobra, bo ten materiał miał być tylko po to, aby tak zaznaczyć, że jeszcze żyję, że wszystko dobrze, że materiały powstają, więc nie będę się rozgadywał. Miłego dnia Wam życzę. Do usłyszenia.